Witam cię serdecznie. Ostatnie zadanie z zestawu C z rachunku dłużniczkowego z książki Teraz matura 2016. Oczywiście jest to poziom rozszerzony, bo rachunek dłużniczkowy jest na matmie rozszerzonej. Mamy takie zadanie. Wyznacz największą liczbę A, dla której funkcja f od x równa 4x do trzeciej plus ax kwadrat plus x nie ma ekstremum. Zastanówmy się, kiedy funkcja nie ma ekstremum, albo zastanówmy się, kiedy funkcja ma ekstremum. Funkcja ma ekstremum, kiedy pochodna zmienia znak, więc na pewno muszę policzyć pochodną. Więc policzmy sobie f' od x. Pochodna z 4x do trzeciej. 4 razy 3 to jest 12, no i potęga spada o 1, więc jest kwadrat. 2a razy 2 to jest plus 2a i potęga spada o 1, więc x, no i pochodna z x to jest 1. Zauważmy, że nasza pochodna jest funkcją kwadratową, czyli kiedy funkcja kwadratowa może zmienić znak? Jeżeli wygląda tak, czyli w pewnym momencie jest nad osią i tu jest sobie dodatnia, tak? A w pewnym momencie jest pod osią i tu jest sobie ujemna, tak? Czyli będzie dodatnia, 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 wyzeruje się, ujemna, 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 wyzeruje się i dodatnia. Wtedy będzie miała ekstremum. A my się pytamy, kiedy ona nie ma ekstremum. To znaczy, że ten wykres naszej paraboli, czyli tej naszej pochodnej, musi wyglądać tak. Albo idzie sobie, sorry, ponieważ a jest dodatnie, tak i w górę, ewentualnie wygląda tak. Dlaczego? No bo tu jest dodatnia, 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 tu się zeruje w miejscu zerowym i tu dalej jest dodatnia. Oraz tu jest cały czas dodatnie, tak? Czyli nie może przeciąć osi x, czyli może mieć co najwyżej jedno miejsce zerowe. A funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe. Jeżeli delta jest mniejsza, wtedy nie ma miejsc zerowych, lub równa, wtedy ma jedno miejsce zerowe, więc musimy sprawdzić taki warunek. Czyli musimy policzyć sobie naszą deltę. Czyli to jest b kwadrat, czyli 2a do kwadratu to jest 4a kwadrat, minus 4ac, czyli jest minus 4 razy 12, to jest minus 48, i razy jedyneczka minus 48 i to ma być mniejsze bądź równe od zera. Dodamy sobie 48, czyli 4a kwadrat jest mniejsze równe 48. Podzielimy to przez 4, czyli a kwadrat jest mniejsze równe 12. Spierwiastkujemy. Jak pierwiastkujemy kwadrat, to się pojawia wartość bezwzględna, przypominam. 12 spierwiastkujemy, to będzie pierwiastek z 12. Czyli teraz pozbywamy się modułu, więc jest minus pierwiastek z 12, mniejsze równe a, mniejsze równe pierwiastek z 12. Czyli z tego wywnioskujemy, że a należy do przedziału, nawias domknięty, od minus pierwiastka z 12 do pierwiastka z 12. My mamy znaleźć i zakodować liczbę a, która jest największą liczbą a. Największa liczba z przedziału od minus pierwiastek z 12 do pierwiastka z 12 to jest oczywiście pierwiastek z 12, tak? I jeżeli weźmiemy sobie kalkulator i wyliczymy sobie ten pierwiastek z 12, czyli mamy pierwiastek z 12 równa się, to otrzymamy 3,46410 i tak dalej. My mamy zakodować cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku. Cyfra jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku 346. I to kończy nasze zadanie. Najtrudniejsze w tym zadaniu było stwierdzić, kiedy funkcja nie ma ekstremum, czyli że pochodna nie może zmienić znaku. Skoro to jest funkcja kwadratowa, ona nie zmienia znaku, kiedy delta jest mniejsza równa 0. Później tylko wyliczyć deltę, no i reszta to już jest prościutka. No i to tyle z takiej rozgrzewki, jeżeli chodzi o ten rachunek różniczkowy, czyli zrobiłem Wam cały zestaw C na dzisiaj. Obiecuję Wam, że od poniedziałku postaram się zrobić wszystkie zadania z zestawu D. Więc tam jest tych zadań mnóstwo, bo jest ich chyba 20 albo lepiej. I też już są trochę trudniejsze te zadania niż te, co dzisiaj. Więc postaram się zrobić wszystkie zadania z zestawu D, z rachunku dłużniczkowego. Jedyny powód, jaki może mi się nie udać, że ktoś mi przyśle jakieś inne zadanie i zasypiecie mnie robotą w ramach darmowych korepetycji, żeby Wam porobić jakieś zadania, tak? Więc postaram się w następnym tygodniu, już w poniedziałek będą pierwsze zadania. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia następnego, czyli do piątku, uda mi się wszystkie zadania z rachunku dłużniczkowego z tego poziomu D rozwiązać. A jeżeli Ci się podoba to, co lubię, to łapka w górę. Są jakieś pytania, śmiało pisz je w komentarzach, bo to w końcu one są tutaj u mnie na YouTubie, czy też na blogu.
moim. A póki co dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań. Na razie, cześć!